związku z protestem branży fitness związanym z zamknięciem klubów i siłowni. Chciałem powiedzieć, że doskonale ich rozumiem. Działania rządu w tej sprawie od początku są niespójne. Właściwie można powiedzieć, że są ośmieszające. Nie można też ratować zdrowia kosztem środków, które je poprawiają. To świadczy o braku pojęcia. Sorry, że ja tak w biegu, ale to jedyna możliwość, żeby po prostu być bez maseczki, nie gadać na przykład do takiego komina. No aktualnie truchtam, jestem w parku. W internecie pojawiają się wpisy krytyczne, pochodzące od osób, które nie mają najmniejszego kontaktu z własną fizycznością. Można powiedzieć, że intelektualnie w ogóle nie mają kontaktu z materią. Dzisiaj fakty są takie, że jedynym środkiem, który umożliwia skutecznie utrzymanie zdrowia, profilaktykę, jak również leczy w przypadku wielu chorób, takich jak cukrzyca, wszelkie zaburzenia metaboliczne, choroby układu krążenia, ale także zaburzenia psychiczne, to jest właśnie aktywność fizyczna. Wbrew temu, co się niektórym wydaje, to nie leki, a kinezyterapia jest podstawowym narzędziem służącym do rehabilitacji. I o tym każdy, komu fizjoterapeutka kazała ruszyć dupę po operacji w szpitalu, zanim się zrośnie. Wbrew temu, co się wydaje ludziom, którzy nie mają najmniejszego kontaktu ze swoim ciałem i są, można powiedzieć, od niego po prostu wyalienowani przez długotrwałą pracę intelektualną, a nie fizyczną, to istnieją obiektywne przesłanki, a nie jedynie przesłanki w postaci ideologii kapitalistycznej, żeby ludzie systematycznie trenowali. Warto też zwrócić uwagę, że pierwszy fitness klub w Polsce powstał w okresie PRL. W roku 1981 został fitness przywieziony przez jedną z gimnastyczek sportowych, czy też akrobatkę, już dobrze nie pamiętam, która właśnie zaczęła tego typu zajęcia prowadzić jako oczywistą odpowiedź na bezruch współczesnego mieszczaństwa, którym ruch jest wstrętny, powodują koszty społeczne w wysokości miliardów wydawanych rokrocznie na leczenie, które jest po prostu bezzasadne. Byłoby bezzasadne, byłoby niepotrzebne wtedy, kiedy ludzie od najmłodszych lat do późnej starości, do śmierci praktykowaliby po prostu ruch. I komuś się nie podobają aktualny stan wiedzy naukowej dotyczący aktywności fizycznej, w profilaktyce zdrowia, ale też w leczeniu, no to nie wiem, może ta osoba powinna się z systemu zdrowotnego wypisać, żebyśmy nie musieli płacić po prostu za jej indywidualne zaniedbania. Myślę jednak, że uprzedzeń związanych z aktywnością fizyczną w polskiej kulturze można się jak najbardziej doszukiwać. Nie jesteśmy kulturą otwartą na ciało, słabo znosimy nagość, słabo się w ogóle chyba w tym ciele czujemy, mamy dużo kompleksów. Polskie nastolatki są jednymi z najbardziej zakompleksionych pod tym kątem na świecie. Z tego też powodu prawdopodobnie rząd w pierwszej kolejności zamyka to, co się Polkom i Polakom źle kojarzy, czyli właśnie obiekty sportowe, gdzie jest też i nagość, gdzie są natryski, gdzie ludzie się pocą, a nie na przykład szkoły, przedszkola, nie na przykład kościoły. Pani Ona, u Klimecki, wczoraj leży jamrot. Panie doktorze, proszę pozwolić mi ona nie jest chora. Ja dziecka na zmarnowanie nie mam. Jak ma umrzeć, to niech umrze w chałupie. Nie! Sytuacja związana z pandemią jest katastrofalna. Doprowadzi do tego rząd swoim zaniedbaniem. A to, co w tym momencie próbuje robić, to jest po prostu ciąg dalszych działań pozorowanych, o czym właśnie świadczą propozycje dla branży fitness, gdzie teraz zajęcia grupowe, słuchajcie, zostaną przemianowane na zajęcia grupowe, ale o charakterze sportowym, przygotowujące do konkurencji sportowych, co będzie po prostu ośmieszało dalej państwo jako tworzące tego typu przepisy prawne. Mnie w tym do szału doprowadza i do pogardy. To jest po prostu ten elitaryzm, który nakazuje w doktorku w białym kitlu z wieloletnią edukacją widzieć kogoś więcej niż na przykład fizjoterapeutce, niż w trenerce personalnej. Wypisują receptę na ruch, na przykład działając w ramach Stowarzyszenia Zdrowego Stylu Życia, gdzie medycyny stylu życia, którego nawet się niedawno zapisałam, to wówczas to jest sprawa poważna. Ale jakiś tam trener to jest mięśniak,
To jest głupek. To jest osoba, która pomimo tego, że również studiuje często przez 5 lat, a następnie robi cały czas kursy i szkolenia, bo taka jest ta branża właśnie ukierunkowana na rywalizację, co nie jest dziwne, bo sport jest rywalizacją, to wtedy to jest nietraktowane poważnie. To jest coś, co można po prostu kopać i na co można pluć, nie mając zielonego pojęcia o fizjologii człowieka. Że już, że rząd podejdzie do tej pandemii w taki sposób, żeby nam pomóc, dlatego musimy trzymać się razem i razem przebudowywać społeczeństwo w taki sposób, żeby też oczywiście zysk nie był najważniejszy, żeby miejsca pracy były uczciwe, ale też żeby wszystkie zalecenia naukowe dotyczące aktywności fizycznej były realizowane i żeby nie podejmowano idiotycznych decyzji.